Na tej znowu, czyli konserw w dzisiejszym odcinku, trochę inny odcinek. Nie, nie, z niektórych trochę wyczekiwany, mam nadzieję, QA y, z pytań od Was. Pytania były zadawane na społeczności, łącznie ich jest w 21 więc po kolei będziemy przychodzić od różnych osób. Więc jeżeli chciałeś zadać pytania, to myślę, że jeszcze gdzieś na kanale pojawi się jakieś QA. Na live'ach też możesz pytać, czasami będę odpowiadać, zależy od pytań. A ja bezbędnego przedłużenia już mogę Was zaprosić do oglądania. W tle będziecie widzieć mój gameplay z ostatniego odcinka. Więc no, to możecie sobie popatrzeć, a ja będę opowiadać po kolei, co i jak. Ogólnie dziękuję jeszcze za wszystkie pytania, które zadawaliście, bo naprawdę no, ich było dość dużo. Ja nie spodziewałam się, że będzie ich tak, to, tak dużo, ale no, nagryłam ten QA, więc zaczynam od Łukasza. E, jakie zwierzęta lubisz? To jest pierwsze pytanie Łukasza. Zwierzęta, jakie lubię, to są psy, może trochę mniej koty. Ale no, jakieś tam kotki takie małe lubię, pogłaszczę trochę, przyboję kotów, bo koty są takie nieobliczalne, że tak powiem, takie królami są. I ja się tak trochę bardziej kotów boję, to będzie potem w innym pytaniu od innego widza. Eee, to będzie pytanie, czy masz jakieś zwierzę, to też na to odpowiem. Eee, to będzie powiązane. No, ale tak, to na przykład też chciałam mieć zawsze chomika. Ryby miałem, ale jakbym bardzo malutki, to rybki mieliśmy. Mam, mam jeszcze psa, ale to też właśnie odpowiada na inne pytanie. No i psy lubię, koty, ogólnie większość zwierząt lubię. Nie mam takich zwierząt, których nie lubię, chyba że mówimy o jakichś robakach, insektach, to tak, to nie. Nie boję się jakoś super, ale obrzydzają mnie po prostu i to jest to. I następne pytanie to, w jakim programie montuję filmy? Aktualnie montuję filmy w programie DaVinci Resolve, jest to darmowy program, który możesz pobrać z internetu. Bardzo łatwy do użycia. Jeżeli będziecie chcieli, to was nauczę go kiedyś. Ja z niego korzystam od praktycznie moich początków na YouTubie. No, a zaczynałem, tak mówiąc szczerze, jak miałem 9 lat. Ale to będzie też później, jeszcze do końca dopowiem, jak to wyglądało. No, przejdźmy już do trzeciego pytania: Kiedy pokażę twarz? Twarz pokaże, jak osiągniemy albo do końca tego roku 10 tysięcy subów albo do moich urodzin 20 lutego 2024 roku. Jeżeli dobiję 10 tysięcy, to albo na 100 tysięcy pokażę, albo później to jeszcze zależy od mojej aktywności na YouTubie, bo na live'ach nie będę ukrywać, chciałbym pokazywać swoją twarz, bo byłoby to fajne, a zawsze właśnie chciałam pokazać swoją twarz, ale uważam, że na razie to, nie jestem na to gotowy, więc no, z czasem myślę, że pokaże się moja twarz, ale to myślę, że najszybciej właśnie za ten rok, no. Więc jeżeli chyba, chyba, że dobijecie szybciej te 10 tysięcy, ale no, raczej aż tak szybko nie będzie. I teraz, pytanie czwarte: Czy w roku szkolnym będą livey? E, od razu mówię, będą. Będą rzadziej, bo jak można się domyśleć, idę do ósmej klasy, co też odpowiada już na inne pytanie: e, Idę do ósmej klasy i będzie mi trudno, ale będzie dużo liveów. Może nie tak dużo jak wakacje, ale zapewniam was, będą przynajmniej livey. Postaram się raz w tygodniu zrobić livea. Nie obiecuję tego, bo mam też inne zajęcia, typu siatkówka. Też do innego pytania trochę e, się kieruję. No, więc też nie będę mogła Wam obiecywać niczego, ale mam nadzieję, że moja super jakoś aktywność nie spadnie i będziemy mogli dalej się rozwijać e, na YouTubie. No i piąte pytanie już ostatnio od Łukasza. E, czy, będziesz, e, czy będzie serwer dla widzów w Minecrafcie? Aktualnie mogę zaradzić tyle, pracujemy nad tym, e, tak będzie. Raczej będzie, jeżeli nie będzie problemów, na przykład typu, że będę musiał za dużo płacić, czy coś takiego. Dopóki będzie mi się zwracać, to raczej będzie. Nie chcę nic mówić, ale no jakby serwer Minecraft jest dość dużym wydatkiem. Może nie jakiś super wielkim, no ale to też trzeba za, za ten, zaakceptować, że to będzie dość duży wydatek yy, miesięczny, więc no. To dziękuję za wszystkie pytania Łukasza, możemy iść już dalej. Następne trzy pytania mamy od Jelonka, bardzo za nie dziękuję. E, czy masz zwierzę? Tak, mam zwierzę, to już, coś mówi, już mówiłem coś na ten temat. E, mam psa, jest to Figa, tak, ma na imię, tak się wabi w sumie, nie na imię. E, jest e, ona rasy Mieszaniec i zadostaliśmy ją z schroniska, jak miała 3 miesiące. E, no, w sumie fajny piesek, jak tu będziecie gdzieś widzieć jej zdjęcie. Więc no, przechodzimy już do drugiego pytania. Jakiemu klubowi piłka, piłkarskiemu kibicuję? Nie oglądam piłki nożnej, nie kibicuję nikomu, po prostu nie oglądam piłki nożnej, nic się nie znam. Więc to pytanie, no niestety na nie nie mogę udzielić odpowiedzi, po prostu nie oglądam. Jakie filmy lubię najbardziej? Tutaj najprawdopodobniej zobaczycie gdzieś topkę moich filmów, bardziej wolę seriale. Filmy też oglądam... Ta topka to jest taka, taka lekka, bo nie mam filmów ulubionych. Lubię wszystkie, jakieś Jurassic Park, Star Warsy, Star Warsy mniej, ale Jurassic Park i tak dalej, uwielbiam te wszystkie serie, więc będzie mi trudno. Ale tu zobaczycie już ostateczną moją topkę, będę się po bił z, z swoimi myślami. No ale tutaj widzicie topkę, lecimy już do następnej osoby. Dziękuję za te pytania. Następne pytanie mam od Mateusza, ci też za niedzie bardzo dziękuję. E, czy masz zwierzę? No to już odpowiadam, mam pieska. E, przejdźmy już do drugiego pytania. Którzy twórcę GTA najbardziej lubisz i nie lubisz? E, lubię dużo twórców, nie jakichś, że których jakiś nie lubię. Oczywiście takich basicowych jak Bachus, to nie, niektórzy nawet mnie wyczaili, bo byłem na jego live. E, Bachusa lubię, ogólnie bardzo dużo twórców lubię GTA. Nie mam twórcy, którego nie lubię, GTA, bardzo lubię wszystkich. Na przykład w moim dzieciństwie, w dzieciństwie mój chyba ulubiony twórca to był Paweł. Dużo osób pewnie go zna, nie lubi, ale ja go lubię bardzo. Na ja mam jego koszulki i po prostu jak byłem dzieciakiem, uwielbiałem jego odcinki oglądać. Tu może parę osób no, nie lubić go, ale ja mówię, bo po prostu to jest pytanie do mnie. I tu jeszcze ostatnie pytanie od Mateusza. W jakie gry grasz oprócz GTA? Tu mogę wymieniać w nieskończoność, mówiąc szczerze, ja gier mam tak dużo, R6, czyli Rainbow Six Siege, dla osób, które nie wiedzą, Scrap Mechanic, jakieś Blade Sorcery na vr -a. CSGO, Valorant, czy Valoranta praktycznie nie, ale to też gra, w którą grałem. No naprawdę jakiś Warzone, ale to też chwile, na no, przykład też mi to jakoś gra nie przypada do gustu, bo w movement jest tam jakbyś, nie wiem, miał jakieś robaki w tyłku i musisz skakać, ruszać się, a dla mnie to jest po prostu naprawdę nie do pojęcia, co oni odwalają w tej grze. Fortnite kiedyś był grą, w której grałem, aktualnie nie gram Fortnite'a i miałam w tej grze chyba 1500 godzin i każdą godzinę, może nie powiem, że żałuję... Ale były to godziny, które spędziłem bardziej, jak byłem dzieckiem. Nie mówię, że teraz nie jestem dzieckiem, ale trochę żałuję tych godzin, bo mogłem je spędzić w innych grach, według mnie lepszych. Każdą złotówkę, którą też wydałem na Fortnite'a, a też trochę wydałem na tą grę, niestety. No ale. to już niestety tak, tego nie cofnę, więc tak już jest. Więc możemy przejść do następnej osoby. Dziękuję za te pytania. Ok, teraz pytania od Le Leot. Dziwny nick, ale dziękuję za te pytania. Dwa e, i pierwsze pytanie: Lubisz montować filmy? Tak, lubię montować filmy. Jest to moja tak wręcz pasja, mogłabym powiedzieć. Jeżeli z YouTube'em mi nie wyjdzie, to pewnie też będę chciał mon być montażystą, bo może jakoś super montu nie montuję, ale też się uczę z czasem, staram się uczyć nowych rzeczy, więc no, myślę, że kiedyś będę może programistą, czyli programistą, montażystą, coś takiego. Bo wiążę raczej swoją przyszłość z komputerem, coś takiego po prostu lubię to robić no i to jest moja przyszłość, tak uważam. No i ile nagrywasz odcinki? Chyba chodzi o to, że ile jakby czasu zajmuje mi średni, średni odcinek, to powiem tak. Średni odcinek mi zajmuje, jeżeli chodzi o 0 do milionera, to przynajmniej nagrywki trwają 4, 5, 6 czasami nawet godzin. Montowanie jeszcze takiego 6-godzinnego klipu zajmuje mi 4-5 godzin. bo Ja zawsze mam tak, że muszę mieć YouTube'a na drugim monitorze albo, coś, albo jakąś piosenkę. Mnie to rozprasza i mi to idzie dwa razy wolniej. Więc czasami, jak zepnę się, to zrobię to szybciej. A jeżeli chodzi o to na przykład, jak długo już nagrywam, jestem na YouTube'ie, to chodzi o ja na platformie YouTube jestem już od, jak miałam 9 lat. Nie mogę powiedzieć, że to jest to też już odpowiada trochę na inne pytanie, ale można się domyśleć, ile mam lat, jak idę do ósmej klasy. Więc no, jak miałam 9 lat, zacząłem nagrywać. To mi wtedy montował odcinki, też w Davinci Resolve. I mu za to dziękuję, bo naprawdę wtedy miałam taką zajawkę. Nagrałam chyba z 9 odcinków. Kiedyś może Wam je pokażę. No, a teraz tak już siedzę i myślę, kurde, ale to jest takie fajne. Mam taką fajną widownię. Mi idzie, zaczyna mi iść. Więc nie zatrzymuje się. I mam nadzieję, że mi pójdzie lepiej. Dziękuję za pytania. Lecimy już do osoby. Dziękuję. Tu bardziej bekowe mamy od e, Iwony. To jest chyba o, Karol, więc jeżeli się nie mylę, bo tak na live mi mówił. E, to co lubię jeść na obiad? To jest jedno pytanie. E, tam, 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 dom i ziemniaki. To jest moje praktycznie ulubiona danie. Ziemniaki, tam jak z jakimś sosem pieczeniowym, takim ciemnym jakimiś tam kotletami, nie? Buraczki. Ja na przykład mam takie dziwne upodobanie, że jak mam ziemniaki, mam je tak rozgniecione, to może niektórych obrzydzać, ale jak mam pogniecione ziemniaki, dodaję do tego sos, buraczki i to tak wymieszam. Wymiesz ja tak mam co po cioci, ale to po prostu mi to smakuje, tak jak na przykład ludzie po prostu biorą ziemniaki, Sosem, i od razu, no i to trochę buraczków biorą, to ja po prostu sobie to mieszam, mam od razu tak zrobione. To jest trochę dziwne upodobanie, no ale tak robię, więc lecimy do następnego pytania i za nie bardzo dziękuję. okej, okay, następne 5 pytań od Burtero, za które bardzo dziękuję, bo mało osób zadaje aż tyle pytań, ale okej, okay, skąd się wziął mój nick? To jest pierwsze pytanie. Mój nick się wziął od początku mojego imienia i nazwiska Kon... Konrad Sar-Sarnowski. E, to jest e, imię, które wymyśli, czyli Imię mam takie, ale nick mi wymyślił mój kuzyn, któremu bardzo dziękuję. Byliśmy na spacerze, takie story time krótkie. Byliśmy na spacerze, myślałam nad, nad nowym nickiem. On mi podsunął taki nick i taki mam już od dość długo, może dwóch lat. Ale no, dziękuję mu za to, e, ten pomysł, bo myślę, że jest bardzo udany, krótki, taki do zapamiętania dość łatwo. Drugie pytanie. Ile masz lat? E, lat mam, no nie mogę zdradzić zbytnio, ale to jest raczej do domyślenia się, idę do ósmej klasy. Można słuchać po moim głosie, więc mam 13, 14, jak idę do 8 tak tylko podpowiem. Eee, no się, tak jak mówiłem, Konrad. Eee, no, dużo osób się tak zauważyłam, on się nazywa, na przykład Screamy. Nie wiem, czy oglądacie taką osobę. Screamy, albo jeden z moich widzów też ma nick Konrad, więc pewnie też się tak nazywa. I eee, jaką miałbym mieć Supermoc? Czwarte pytanie. Supermoc, jaką bym sobie wybrał, kontrola czasu, to jest taka dość do przemyślenia, ale wyobraźcie sobie, Macie sprawdząc z matematyki, kurda, nic się nie uczyłeś? Bum, zatrzymujesz czas, patrzysz sobie do książki, wszystko czytasz, patrzysz, co tam jest, przepisujesz sobie na kartkę, włączasz czas, masz już wszystko napisane i tylko czekasz do końca. Bum. Albo patrzysz na pani kartki, nie? Zatrzymujesz czas, podchodzisz do biurka, patrzysz. Możesz być najle najlepszym esportowcem. Ktoś cię zabija, zabija w CS-ie na przykład, cofasz się, wiesz, gdzie masz już ce celować, on gdzie piknie i zabierz go zawsze. Nigdzie nie przegrasz praktycznie, zawsze wygrasz, jesteś najlepszy, więc no... To jest taka dość mocno do przemyślenia, eee, taka dość mocno do przemyślenia super moc ale naprawdę nad tym długo myślałem, już dawno i tak naprawdę chciałbym mieć tą moc. No ale piąte pytanie, nie. Obecnie nie mam dziewczyny, ale głęboko wierzę, że po emisji tego programu sytuacja się zmieni. Okej, okay, zostały dwa ostatnie pytania, odpowiem w ciągu od Kisia i Kakashi'ego. Kakashi, stary, dobry znajomy. Dawno Cię nie widziałem, ale no, wbiłeś nas do tego live'a, zadałeś pytanie, dziękuję, jeszcze Kisiu, pozdrawiam serdecznie i po pytania od Kisia, lubisz jeszcze kisiel? Tak, uwielbiam jeszcze kisiel, takie bardziej truskawka, malina, wiśnia, czareśnia, coś takiego, nie cytryna i tak dalej, to trochę słabiej, ale zjem praktycznie każdy kisiel, budyń tak samo w sumie, nie, jakieś, nie wiem, owsianki, coś takiego z Lidla, też jest super dobrze i teraz pytanie od Kakasiego. E, czemu tylko e, tyle grasz w GTA? Nie, nie tylko, co ja gadam. No, sobie tylko też, bo w sumie nie gram praktycznie nic innego, ale no, e, gram tyle w GTA, bo wróciłem do tej gry. Da dawno w nią nie grałem, chciałam sobie znowu w nią pograć. No i wróciłem, jestem. Gram, fajna gierka. Nie no, dzisiaj, bo mogę z wami ją nagrać, jest naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej was. Mam nadzieję, że się rozwinę jeszcze bardziej niż niektórzy e, youtuberzy gdzie będę nagrywać też szóstkę dla tych osób dociekliwych. Pewnie kupię, no, mam nadzieję, że jakieś, nie jakoś dawno po premierze. Więc no. Ja wam dziękuję za wszystkie pytania. E, mam nadzieję, że materiał się spodobał taki. Stawcie sobie dzwoneczkiem i lajka. Będzie takich więcej specjalów. Myślę, że jakiś najbliżej na 1000 subskrypcji. Myślę, że będzie dość mocny. No, a ja wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się na, z, na, z wami na